Biologia podpowiada nam, że jako ludzie mamy pięć zmysłów, dzięki którym poznajemy rzeczywistość świat wokół nas. Niektórzy wspominają jeszcze o intuicji jako o szóstym zmysle. Jednak czy zdawałeś sobie z tego sprawę, że Bóg dał człowiekowi jeszcze jeden szczególny zmysł? Jeśli nie, zapraszam serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Do Hebrajczyków w 11 rozdziale i w wersecie trzecim czytamy takie oto słowa. Przez wiarę poznajemy, przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne nie powstało ze świata zjawisk. Autor listu do Hebrajczyków zwrócił tutaj uwagę na bardzo istotną kwestię. Przez wiarę poznajemy, w jaki sposób został stworzony świat. I to bez względu na to, nawet jaką opcję byśmy przyjęli, za jakim kierunkiem byśmy się opowiedzieli czy to za kreacjonizmem, czy to za ewolucjonizmem, czy za teorią wielkiego wybuchu, czy może jeszcze za jakąś inną teorią to w każdym razie. Potrzebny jest element wiary. Nie jesteśmy w stanie cofnąć się w czasie, aby sprawdzić, w jaki sposób naprawdę to wszystko powstało. Dlatego dzięki wierze poznajemy. To, co było w przeszłości. W tym przypadku z chrześcijańskiej perspektywy możemy otworzyć Biblię na pierwszych rozdziałach i możemy zobaczyć, w jaki sposób Bóg stworzył świat i przyjąć to przez wiarę. Dzięki temu możemy poznać, jak powstał świat. Mało tego, gdy czytamy werset pierwszy, to. Czytamy takie słowa. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zwróćcie uwagę, pierwszy człon tego zdania, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Powiedzieliśmy sobie do tej pory, że przez wiarę poznajemy to, co się zdarzyło w przeszłości. Jednak przez wiarę również dowiadujemy się. Tego, co będzie w przyszłości, co nas jeszcze czeka, ponieważ zarówno przeszłość, jak i przyszłość opisane są w tej niezwykłej księdze, jaką jest Biblia. Drugi człon tego zdania brzmi, że wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To znaczy, dzięki wierze możemy właściwie, pełniej zobaczyć, jaka jest rzeczywistość. Zwróćcie uwagę, że gdy ktoś traci słuch, po prostu jest mu odebrany jakiś aspekt odbierania rzeczywistości. Podobnie, jeżeli ktoś traci wzrok czy inny zmysł. Podobnie tutaj, jeżeli ktoś żyje bez wiary, w pewien sposób jest nieświadomy pewnej rzeczywistości, w której żyje. Można by powiedzieć, że w pewien sposób schodzi na poziom zwierząt, które no w zasadzie żyją tylko tym, co widzialne, co namacalne. Jednak wiara wprowadza nas w duchową rzeczywistość. Pismo Święte opisuje nam Boga, który interweniuje tutaj w życie poszczególnych ludzi, który w jakiś sposób kieruje losami świata do konkretnego finału. Czytamy o świętych aniołach, którzy są posyłani przez Boga, aby wspierać ludzi. Dowiadujemy się również o szatanie i jego aniołach, o całym tym wielkim boju, w którym przyszło nam żyć. I rzeczywiście, jeżeli żyjemy bez wiary na tym świecie, to pozbawiamy się bardzo ważnego elementu, bardzo ważnego zmysłu, przez który możemy rozoznawać, co się tak naprawdę wokół nas dzieje. W jaki sposób uzyskać wiarę? List do Rzymian w 10 rozdziale i w wersecie 17 mówi nam, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. To znaczy, że wiara tak naprawdę jest odpowiedzią na lekturę Słowa Bożego. Na to, z czego tam się dowiadujemy, i można powiedzieć, że wiara to tak naprawdę decyzja, ponieważ kiedy to słowo dociera do nas, każdy z nas może uznać to za prawdziwe, albo stwierdzić, że są to zmyślone baśnie i odrzucić to. Oczywiście Bóg dał nam szereg różnych dowodów, na podstawie których możemy. Ufać Słowu Bożemu i w miarę studiowania Biblii nasza wiara może się zwiększać. Nasze pojmowanie tej duchowej rzeczywistości, również tego, co było w przeszłości, tego, co będzie w przyszłości, może, może się zwiększać. Dlatego gorąco chciałbym Cię zachęcić do tego, abyś rozwijał ten zmysł wiary, który Bóg nam podarował. Oczywiście możemy go również osłabiać przez Różne grzechy, przez odrzucanie słowa, przez ignorowanie go, ale możemy je również pielęgnować. I niech naszym mottem będzie to, co zapisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale i w wersecie siódmym: Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Nasza wędrówka przez to życie do naszej niebiańskiej Ojczyzny odbywa się przez wiarę. Niech Bóg błogosławi Cię obfitą wiarą i do zobaczenia następnym razem.